Cześć, trzecie zadanie z książki Teraz matura, arkusze maturalne z zestawu trzeciego. Mamy takie wartość wyrażenia 100 do potęgi n minus 1 przez 2 do potęgi 2n minus 3 razy 5 do potęgi 2n jest równa. No i mamy ABCD. Tutaj po prawej stronie wypisałem Wam troszkę informacji o tym, jak to się z tymi potęgami działa, że przy mnożeniu się je dodaje, przy potęga do potęgi się mnoży, przy dzieleniu się potęgi odejmuje, tak, że można je w ten sposób tutaj rozbijać i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, od czego ja zacznę? No oczywiście od przekształcania troszkę tego. I zajmiemy się na początku naszym licznikiem, czyli 100 do potęgi n minus 1. Tutaj zauważmy, że jest a do potęgi r minus s. Zgadza się? Jest a do potęgi r minus s. Informuje nas o tym, że jeżeli mamy potęga coś minus coś, tak jak tu mamy n minus 1, to ja to mogę zapisać a do potęgi r, czyli tego pierwszego składnika, czyli 100 do n tej, przez a do potęgi s, czyli przez a do pierwszej, 100 do pierwszej, czyli 100, tak? Czyli to pierwsze wyrażenie w liczniku mogę sobie zapisać jako stóweczka do potęgi n tej przez stóweczkę. Zgadza się? Zgadza się. Dobra. Lecimy dalej. 2 do potęgi 2n minus 3, czyli teraz zajmiemy się czymś takim. Dokładnie w ten sam sposób, w jaki to zrobiliśmy z tym licznikiem. Skoro tu jest minus, to 2 do potęgi 2n wyląduje w liczniku, a w mianowniku wyląduje 2 do potęgi trzeciej. OK? Dobra. A co zrobimy z 5 do potęgi 2n? No, myślę, że na razie sobie to po prostu przepiszemy. OK? To 5 do potęgi 2n. OK. Co dalej? Licznik przepiszę. Wiem, że on na razie dziwnie wygląda, ale zaraz się wszystko ładnie poskraca. 2 do potęgi. Teraz tak. Wymnożymy sobie tu co nieco. 2 do potęgi 2n i tu jest 5 do potęgi 2n, tak? 2n, nie 2 do 2n, tylko tu ma być takie n oczywiście, tak? No to co? Zauważmy, że tu jest potęga 2n, tu jest potęga 2n, więc te góry są takie same. Jak są góry takie same, to zgodnie z tym wzorem, tu jest r razy r, tak? Góry są takie same, więc doły, czyli te podstawy mogę wymnożyć i mogę wymnożyć 2 razy 5. Zgadza się? To wymnożmy sobie to 2 razy 5, to jest oczywiście dyszka. No więc to będzie 10 do potęgi 2n przez 8. Dlaczego 8? 8 dlatego, bo 2 do potęgi trzeciej to jest 2 razy 2, 4 razy 2, 8. Ok? Dobra. I teraz zapisujemy sobie tak. Równa się. Ta kreska ułamkowa główna, bo to jest główna kreska ułamkowa, to będzie oczywiście nasze dzielenie. 100 do n tej przez 100 zapisujemy w liczniku jako licznik. A to będzie oczywiście 10 do potęgi 2n przez 8. Ok? Dobra. Dalej. Tu będziemy oczywiście to dzielenie zamieniać na mnożenie. Czyli ten drugi ułamek trzeba sobie odwrócić. Tu zostawimy stóweczkę. A co tu zrobimy? Zapiszemy tak, że ta stówka to jest nic innego jak 10 do kwadratu. A jeżeli to 10 do kwadratu ma być podniesione do potęgi n, to potęga do potęgi, to potęgi się wymnaża. Więc będzie 10 do drugiej i do n, czyli będzie 10 do 2 razy n. Ok? Dobra. No oczywiście to nam się ładnie skraca, tak? I to nam się ładnie skraca. Jeszcze patrzę na wyniki, ok? Przez 4 tu będzie 2, przez 4 tu będzie 25, a więc to jest 2/25. Jasne? Więc prawdą odpowiedzią jest odpowiedź C. Istnieje też bardziej chytry sposób zrobienia tego zadania. W jaki sposób? Bo ponieważ tu jest n minus 1, tu jest 2n minus 3 i tu jest 2n. Zobaczcie, co się stanie, jeżeli za n podstawię sobie dwójkę. Dlaczego dwójkę? Żeby potęgi na pewno były dodatnie. Podstawiam dwójkę, czyli będzie 100 do potęgi 2 minus 1, czyli pierwszej. Dalej będzie 2
do potęgi 2n minus 3, czyli mamy 2 razy 2 to jest 4 minus 3, to jest 1. Tak? Razy 5 do potęgi 2 razy 2, czwartej. Ja nie mam kalkulatora przy sobie teraz, znaczy mam gdzieś tam komórkę, ale doskonale wiem o tym, że 2 do pierwszej to jest 2, 5 do czwartej to jest 625, a więc to będzie 100 podzielić przez 1250, to się skróci z tym, więc zostaje 10,125. Jak to się skróci z tym przez 5, to zostanie 2,25. O proszę, taki sam wynik. Dlaczego tak mogłem zrobić? Bo zauważyłem, że A, B i C mają konkretną liczbę. To znaczy, że te N niezależnie tam się stanie, się skrócą. Tak? Bo tu zostaje ułamek 1,8, ułamek 4,5, ułamek 2,25. Jeżeli by mi żadna z tych odpowiedzi ABC nie wyszła, tylko na przykład właśnie tu jakieś, powiedzmy sobie, wyszłoby 1000, jakbym za N postawił, może źle, wyszłoby 100, jakbym za N postawił minus 1, bo to by było 10 do potęgi minus drugiej razy minus pierwszej, czyli to by było 10 do kwadratu, czyli byłoby to równe 100, tak? To wtedy bym wiedział, że no to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, więc na pewno poprawna odpowiedź to D. Tak? Zresztą pamiętałem, że za N coś tam wstawiałem, tak? No. No i tyle, więc można to sposobem właśnie podstawić, wyliczyć, zwłaszcza, że na maturze macie kalkulatory, a jeżeli nie, no to właśnie korzystając z tych wzorów, które też powinniście mieć dobrze wyryte do matury, no to można z nich też korzystać. Czasami ciężko jest zauważyć, jak się przerobi, nie wiem, 30, 50, 100 zadań, to się da radę spokojnie z nich korzystać. Dobra, znów się rozgadałem. Zapraszam się do czwartego zadania, a jak masz pytania, to śmiało w komentarzach. Na razie, heja!